Dzisiaj przetestujemy wszystkie najgłupsze sposoby na śmierć, a pierwszy z nich będzie ta bardzo długa deska. I podobno każda łapka w górę to jeden krok więcej, który będę musiał zrobić na tej desce. Więc chyba ktoś stawia łapkę w górę. Ej, kolejna łapka w górę, nie mogę się teraz zatrzymać, bo stawiać łapki w górę. Co tu się dzieje? Bo ja się zaraz stąd spadnę. I co jest? Troszeczkę się połamałem. To był pierwszy sposób na śmierć, a teraz przejdziemy do kolejnego. Mamy tutaj dwa samochody, więc wybierzemy sobie może ten niebieski i wjedziemy sobie teraz na tą ulicę. Ej, czekajcie, czy tutaj jest Simon? Nie mogę się ruszyć, czy ty powiedziałeś, wjedziemy, zahamuj. Tak, tak, czekaj, ja się też właśnie nie mogę ruszyć. Ej, dobra, jestem idealnie przed tobą, więc ty chyba... O, rozpędzam się, bum! O, ale cię, ej, cześć, bo czy ja się przejechałem teraz? Co tu się stało? Czemu to w ogóle byłeś jakiś kwadratowy? Tak naprawdę to od samego początku był taki plan, bo teraz Simon wygląda normalnie, już nie jest taki kwadratowy. No tak, Jerry, dziękuję, przyjaciel, tylko zaraz, co to jest za pudełko? No wiesz co, to jest właśnie ogromna mikrofalówka 8615. Chciałbyś sprawdzić, co się dzieje w środku takiej mikrofalówki? No Jerry, jestem na serio mega ciekawy. No to wskakuj do środka, dawaj, trzy, dwoje, nic się nie stanie. Nic się nie stanie. Simon, czy nie jest tam troszeczkę zbyt gorąco? Tak mi się wydaje, czy ty się kręcisz? Ej! Dobra, Simon, wyłaź jakoś z tego, jak to się otwiera! Ja nie mam pojęcia, jak to otworzyć! O, dobra, chyba zaraz się stąd jakoś wyjmiemy, tak mi się wydaje. Może przejdziemy sobie teraz do troszeczkę bardziej bezpiecznego miejsca. Simon, chciałbym... Właśnie widzę, od tej mikrofalówki chyba ci troszeczkę przestawił twarz. Przegrzałem, okej, przegrzałem, już wszystko rozumiem. Przejdziemy sobie teraz po prostu do mojego apartamentu, więc Simon, zapraszam do windy, klikamy sobie drugie piętro i ogólnie... Jakby szybko teraz jedziemy, dobra, mam nadzieję, że nic nam się nie stanie, bo ogólnie tutaj możemy zginąć na każdy możliwy sposób. Ale winda na szczęście zwolniła i możemy przejść sobie do mojego pięknego apartamentu. Jak ci podoba moje nowe mieszkanie, Simon? Ej, zaraz, a czy jak wsiądziemy tu i dalej? Nie, może, dobra, może lepiej tego nie rób. Chodź na razie do góry, zaraz sobie przejdziemy tą windą. Ogólnie tu mam tutaj kuloodporne szyby. Chciałbyś to sprawdzić? Patrz, jak sobie tutaj podskoczyć, to nic się nie stanie. Dobra, let's go, Jerry, lecę i... Oj, dobra, chyba ta szyba jednak nie była jeszcze wymieniona, ale Simon tam spadł na dół, ale my za to mamy w tym miejscu kuloodporną szybę. Sobie nie spadniemy dzięki temu sposobowi. No właśnie, a drugi problem jest taki, że mojej windy tutaj nie ma, więc jestem ciekawy, czy jakoś damy radę stąd zejść. Chyba nie damy radę, bo spadam na dół. Dobra, przeżyłem na szczęście, co jest bardzo dziwne. I na szczęście już udało mi się stąd wyjść, tylko mogę wiedzieć samo, dlaczego ty jesteś pod windą nagle? Serio, a ty nie widzisz, że ktoś tu jeździ pod tą windą? No nie widziałem, dobra, masz chyba naprawdę bardzo twardą głowę. Chyba stąd teraz za bardzo nawet nie wyjdziesz. Przejdźmy po prostu do kolejnego miejsca. A będzie nim pizzeria, ponieważ troszeczkę już zgłodniliśmy i może Simonowi się wreszcie poprawi ta twarz, więc zjemy sobie właśnie tutaj. My nie będziemy stać w kolejce, tylko od razu wyjdziemy sobie na kuchnię. I naprawdę bardzo zawsze zastanowiło mnie to, jak oni robią tą pizzę, bo jest naprawdę mega, mega dobra, więc Simon, czy chciałbyś może wyjść sobie tutaj tą tasiemkę do góry? Wiecie, że tak, ten mogę sobie sam zrobić, dlatego go wezmę to coś sam i zrobić tutaj. Co takiego? Tak, właśnie tutaj sobie... O, dobra, Simon właśnie chyba wpadł do pieca i zrobi nam się kolejna bardzo pyszna pizza. Zobaczcie, co nam teraz tutaj wyleciało. Jakie pyszne smakołyczki. Czy mógłbym sobie to podnieść? Dałem jeszcze troszkę karaluchom do spróbowania i podejdziemy sobie do tego klienta, który cały czas tutaj czeka. Nubku, co byś chciał sobie zjeść? Co byś chciał? Zjeść sobie pizzę? Nie zjesz sobie chyba pizzy. Dlatego w tym momencie wynoś się z tej restauracji. Dobra, Netrak nic nie zrobiło, żeby się go jakoś pozbyć, a w dodatku dostałem twarz Simona, więc nie wiem, co się ze mną dzieje. Okej, masz tą pizzę, gościu, proszę bardzo. I normalnie dostałem wypłatę od szefa, to jest chyba jakieś 120 robuxów, więc mega fajnie, że udało mi się to zdobyć. Ale chciałbym ich zdobyć jeszcze więcej, dlatego jesteśmy teraz w tym mem miasteczku i Simon, zobacz co zarazem, ogólnie jak sobie tutaj podejdziemy, to jest jakieś van, gdzie są napisane darmowe VIP-bucks. O, czyli ja chcę to sprawdzić. Simon, wyłaź tam to, dobra, czekaj, rozwalam ich, dobra, zostawcie mojego... Simon, jak oni się zamknęli teraz tym wanie? Co mam zrobić? Zamknęli Simona w środku. Idę do ciebie, Simon! Ej, dobra, Simon, gdzie my teraz jesteśmy? Jerry, gratuluję, we dwójkę tu jesteśmy. Chyba utknęliśmy, dobra, strzelam rakietnicą. Udało nam się już stamtąd wydostać i mam nadzieję, że już nigdy w życiu nie wejdę do tego miejsca, ale przejdziemy sobie do szpitala, żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko jest z nami w porządku. I chyba musimy pójść do tej sali w samym rogu. Dobra, Simon, mamy taki stolik, więc ty możesz sprawić się pierwszy, już tutaj do mnie. Jerry, już idę. Dobra, mam taką nadzieję, bo za długo już tutaj czekamy i zaraz już nie obsłużą, co więc... Co to jest? Wejdź sobie na ten stolik i sprawdź pierwszy, bo ja mam wrażenie, że może być coś, co nie tak. Dobrze, nie wejdę tu. No wygląda to dobrze, na pewno czegoś w szpitalu jesteśmy. Co tam się może stać w szpitalu? No przecież tylko nam pomogą. Dobra, skakuj. 3, 2, 1 i co to takiego będzie? O, oj, dobra, Simon, chyba cię troszeczkę... Chyba narkozy mam. Czy ciebie uderzył prąd? Co się teraz z tobą dzieje? Dobra, to jest naprawdę straszne. Uciekam z tego szpitala i nie chcę tu już być ani chwili dłużej. Czy możesz mi teraz pomóc? Proszę, zostaj. Co jest? Co, masz snajperkę w ręce? Halo, czemu ty do mnie strzelasz? Ej, z jakiejś broni. Skoro wszędzie jest niebezpiecznie i cały czas tylko giniemy, to przejdziemy sobie teraz do tanej bazy, która podobno nie jest obszarem 51. Mam nawet worek robuxów, żeby w razie czego mi zapłacić. Wskakujemy teraz do środka i gdzie my jesteśmy? Tajna baza, to jest jakiś gość, dlatego czekaj, że pijemy to. O, dobra, co ty z nim robisz teraz? Ej, Simon, możesz troszeczkę uważać, bo on tak jakby laser tutaj jakiś trzyma, nie chciałby do siebie strzelać. O, no właśnie, o tym właśnie myślałem, może sobie lepiej tutaj nie podchodzić. Simon wrócił tutaj z powrotem, tylko że stoi nagle jakiś strażnik i mam nadzieję, że uda nam się przed nim uciec. Ej, dobra, da się to jakoś wejść
tej wentylacji przejdźmy może. Trybendy. Ej, jak ty kucnąłeś? Co to? Ej, dobra, faktycznie da się kucnąć. Idziemy sobie teraz wentylacją, żeby przejść na drugą stronę. Uciekamy od tych strażników. Guzicek, jakiś klik, nie, ale tu jest napisane, klikam, żeby. No tak, okej, okay, to naprawdę, jak pisało wielkimi napisami, kliknij mnie, to naprawdę był mega dobry pomysł, żeby kliknąć Simon. Ale ja sprawdzę dalej, co się jeszcze kryje w tym miejscu. Mam jakieś dużo przejść. Okej, okay, tu się niestety nie da przejść. Dalej jakieś przejście jest właśnie w tym miejscu. I możemy sobie przejść do jakiegoś ogromnego pokoju. Więc otwieramy sobie teraz te drzwi i mamy, okej, okay, tańczących kosmitów w strefie 51. To ja może jednak nie chcę tu wchodzić. Ale za to właśnie udało nam się wejść na najwyższy budynek na całej tej mapie. I co jest najlepsze, to tutaj mamy plac zabaw. Simon, jak się tutaj bawisz? Ogólnie fajny plac zabaw. Czyli niesamowicie, tak się ta zjeżdżalnia jest superowa. W ogóle jaka epicka zjeżdżalnia, Simon. Prawie, czekaj, ja mogę ci jakoś pomóc? Dobra, ej, dobra, złaź mi stąd. Ej, co się teraz stało? Czy ty, ty spadłeś na dół, ale poleciał teraz. Nawet dobudowali tutaj taką malutką deseczkę, żeby przypadkiem się to nie zawaliło. No i chyba mamy tutaj, ej, co jeszcze? To jest w ogóle jakiś tlen, bo tu nie można za bardzo oddychać? Ale mi się głowa teraz powiększa. Ej, dobra, mam mega dużą głowę, spadam na dół, co się teraz ze mną stanie. Chyba uderzę bardzo mocno w dół. O, ale przywaliłem. Spadając na dół, zauważyłem, że mamy tutaj jeszcze kolejny budyneczek i jakąś dźwignię, teleport, nawet komputer. Ej, dobra, Simon, co się stanie, jak tutaj staniesz i klikniemy sobie tą dźwignię? Chciałbyś sprawdzić? Dobra, czekaj, czyli muszę stanąć i kliknąć. Tak, właśnie, o, dobra, chyba już wiemy, spadło kowadło, nie wiadomo za bardzo skąd, ale Simon chyba dostał mocno w główkę. I nawet jest stanowisko do grania na świeżym powietrzu i zawsze sobie chciałem postawić normalnie stanowisko do grania w Minecrafta na budynku i sobie w niego pograć. Co się teraz tutaj dzieje? Dobra, klikam klawiaturę. Ej, jak na razie to, dobra, nic się tutaj w sumie nie dzieje, ale mam jeszcze teleport, który bardzo chciałem przetestować i zobaczcie, co się właśnie ze mną dzieje. I chyba przeteleportuję normalnie w inne miejsce i na kolejnym budynku jesteśmy i mamy niesamowicie ogromną zjeżdżalnię. Dobra, mogę stąd zjeżdżać? Ej, dobra, zjeżdżam i to bardzo szybko na dół, żeby spaść z tej zjeżdżalni. Simon wcześniej dostał kowadłem i chyba spadł gdzieś obok tego budynku. Ej, dobra, Simon, wszystko z tą w porządku? Jaki zombie? Muszę... Jerry, dawaj mu! Nie, 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 nic ci nie dam. Dobra, uciekam od niego jak najszybciej. Dobra, zostawię czego, czemu ty z takim zombiakiem nagle? Widzę przed sobą rakiety, więc być może uda mi się stąd. Skakujemy do góry i jesteśmy normalnie w chmurach. Okej, okay, czyli jednak jest jeszcze wyższy punkt na mapie niż ten budynek, na którym byliśmy przed chwilą. Jestem ciekawy, czy uda mi się teraz jakoś stąd zejść, ale obok była woda, co? Nie możemy sobie może wskoczyć do tej plaży jakoś? Dlatego zeskakujemy teraz na dół i mam nadzieję, że trafię do wody. Ej, dobra, chyba jednak nie trafię, bo spadam coraz szybciej i normalnie wbiłem się w ten piasek. Wyszedłem z tamtego piasku, a Simon z powrotem jest sobą. No może troszkę nie do końca, więc teraz pójdziemy sobie na saneczki i zobaczymy, kto dalej z nich wyskoczy, ponieważ ta górka jest naprawdę wysoka. Dlatego Simon, czy ty jesteś na to gotowy? Jestem gotowy, uwaga, jadę. No dobra, dlatego wskakujemy tutaj. Jeszcze nie zaczynamy, bo teraz muszę kliknąć zielony przycisk, więc 3, 2, 1, klikamy to i zjeżdżamy na dół. Dobra, pięknie, ale walnąłem teraz tutaj, tylko że nie zginęliśmy. Czemu uderzyłem się? No właśnie, widzę, że się uderzyłeś, dlatego chodźmy może do tego domku, bo tutaj mamy ogrzewanie. Będzie ci troszeczkę cieplej, zobacz, tutaj będzie gorąco fajnie. No ale fajnie. No, wejdź sobie jeszcze troszeczkę bliżej, Simon, tego ogniska najlepiej. Albo może ja ci w tym pomogę. O, dobra, co się teraz z tobą dzieje, Simon? Dobra, może lepiej stąd wyjść. Albo chyba już sobie tutaj zostaniesz, więc my sobie z tego domku wyjdziemy. Jeśli wam się taki odcinek podobał, to stawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Narka wszystkim!